Opolu jestem drugi raz na plenerze miejskim, architektonicznym. Animatorem tego wydarzenia był Krzysztof Ludwin, którego chciałam poznać. Także korzystając, że zaproszono mnie tutaj, mogłam przy nim uczestniczyć w takich warsztatach i tak to potraktowałam, jeśli chodzi o akwarele, jako warsztaty malarskie w akwareli. Natomiast na co dzień zajmuję się bardziej technikami olejnymi i akrylem. Także tak maluję na co dzień. Większe formaty na płótnach, raczej nie papierowe. Natomiast no tutaj z przyjemnością sobie sprawdziłam się w akwareli, do której wróciłam po latach, bo przed laty wiele malowałam akwarelą, ale trochę sprawy wyszłam, więc nie traktuję tych prac jako takie moje najlepsze dzieło. Natomiast miło było do tego wrócić. W każdym razie no, prezentuję te prace, ale również prace, które z tyłu są w technice mi w tej chwili bardziej współczesnej. Tu w Opolu właściwie, w którą stronę by się nie spojrzeć, to wszędzie są takie elementy piękne, urokliwe, że trudno jest wybrać i zdecydować właściwie, który moment jest najciekawszy, najpiękniejszy. Jest cała masa takich urokliwych fragmentów, także cała młynówka, no wysła Bolko. Także mnie szczególnie natura zawsze tak jakoś inspiruje do malowania, więc tam, gdzie trochę architektury pojawia się wśród natury, owszem, natomiast sama natura i woda to jest moja taka domena i konik. Dlatego ja po prostu szczególnie te miejsca, gdzie dominuje woda, wybieram i odbicie w wodzie. Młynówka jest takim moim ulubionym miejscem, gdzie najchętniej fotografuję, a później sobie z tych fotografii często maluję, no bo tak jest po prostu wygodnie. W każdym razie również urzekły mnie skwerki, jeden na placu Daszyńskiego, gdzie fontanna z figurami, i między innymi właśnie postacie Ceres i Proserpiny. No tak w tej chwili trochę taki tematycznie, przekornie, czy tak zaczepnie, figlarnie. No, starałam się ująć. Po prostu miałam potrzebę, żeby coś ciekawego, nie takiego banalnego, same tylko budynki. Celem było pokazanie miasta Opola od tej strony życia, od tej strony piękna, od tej strony kolorytu tego miasta. Po to, żeby zarówno ci, którzy przyjeżdżają na ten plener, dojrzeli w tym mieście prawdziwe życie, prawdziwe piękno i chcieli tutaj być i malować, ale też i żeby chcieli zostawić dla nas, mieszkańców, ten swój ślad, swojej wrażliwości, którą zechcemy my pokazać. Powiem nieskromnie, wszystko się udało, naprawdę. Udało się dzięki temu, że znaleźli się na tym plenerze osoby, znalazły się osoby nieprzypadkowe. To są osoby po pierwsze z autorytetem w środowisku, jako malarze, jako profesorowie, wykładowcy, jako architekci, którzy mają i dorobek architektoniczny, ale też i pasję, dużą pasję do malowania. I to wszystko w połączeniu z osobami z pasją, plastykami, malarzami, którzy są profesjonalni od plamy, od kompozycji, od światła, stworzyło taki cudowny ferment, że ciężko nam było się rozstać, żeby pójść spać po prostu. I to nie było siedzenie i rozmawianie przy kawie przysłowiowej, tylko to była rozmowa i jednocześnie malowanie, dyskusja i różnego rodzaju żarty. A przy tym po prostu każdy skupiał się na tym malowaniu i widzimy dzisiaj właśnie efekt tego, co się stało. No, są niewątpliwie gwiazdy tego naszego pleneru, jak Ludwin, on jest cudownym malarzem, świetnym człowiekiem w ogóle, ale Krzysztof jest też doskonałym gawędziarzem, także potrafił doskonale wypełnić nam czas ze swoim pieskiem Pędzlem, który ubawiał nas bardzo często, zaskakując chęcią zabawy. Biegał po naszej pracowni i odrywał nas troszkę od malowania, gdy byliśmy już za bardzo skupieni. Ale również drugi krakowianin, Iwo Nowina-Konopka, widzimy tutaj jego pracę w sąsiedztwie, są cudownym przedstawieniem naszej przestrzeni miejskiej, zieleni. Również mamy plastyków i z Częstochowy, przyjechali też z Gdańska, przyjechali
z Radomia, przyjechali z Wrocławia. To są osoby już nie tylko z takim autorytetem, doświadczeniem dużym, ale osoby młode. I co ciekawe, te młode osoby były zafascynowane tą atmosferą właśnie, która powstała. Ten ferment spowodował to, że było to po prostu ciekawe przeżycie dla wszystkich.